Cześć, z tej strony Gerd Marw. A to jest Boże, dlaczego ja kaszlę? Kolejny tag. Jak widzicie, zatrudniam Marysię do wszystkich tagów, które będziemy od tej pory robić na tym kanale. Boże, nie wyszedł fajnie, no ja się ubawiłem bardzo, nie wiem jak Marysia. Marysia jest zmuszona, bo jej każe. Otagowała nas Anita z Book Reviews, oczywiście, jeśli jeszcze nie zajrzeliście na kanał Anity, a już na pewno zajrzeliście na kanał Anity, ale jeśli jeszcze nie zajrzeliście na kanał Anity, to zajrzyjcie na kanał Anity na Book Reviews, macie link w podpisie, a to jest tak, jak możecie tam zobaczyć u góry w tytule, pocałuj, kiss love albo trash, nie wiem, coś takiego, generalnie zamysł jest taki, no dobrze, ty powiedz. Mów. Zamysł jest taki, że mamy taką grę. W tej oto maszynie losującej są podnumerowane kule, a w zasadzie takie karteczki. Na tych karteczkach są napisane imiona postaci książkowych. My będziemy losować po trzy postaci i musimy zdecydować, z którą z tych postaci ożenilibyśmy się, bądź wyszlibyśmy za nie za mąż, tak? Dobrze mówię? Tak. Którą pocałowalibyśmy, a którą byśmy zrzucili ze skarby. Albo jakiegoś klifu. Albo generalnie... Zerżnęli jak psa. Czemu się się... Zbyt szczere? No. To jest taka bardzo podstawówkowa gra, którą dzisiaj zrobimy z wami. Ja tam wrzuciłem strasznie dużo mamy tych postaci. 15 imion męskich. Marysia wrzuciła tam 15 imion, miejmy nadzieję, że damskich. Ponieważ Marysia jest zmęczona i niekoniecznie jest pewna, czy tam są tylko kobiety. Jedno jest męskie. Ale to ja dorzuciłem jedno damskie wtedy. 30 razem. Przestań. O, napiję się twojej coli, to przestanę. Żeby było jeszcze śmieszniej, wrzuciliśmy... Której części zdania mojej nie rozumiesz? Żeby było jeszcze śmieszniej, wrzuciliśmy to wszystko w jeden kubeł, żeby było śmieszniej, nie dzielimy tego, że ja tylko kobiety, a Marysia tylko facetów, tylko... Ja będę musiał się zdecydować, czy kocham Marka Darcy'ego, czy nie. Ty wrzucaj fajce, sam jest Mark Darcy? Nie, akurat nie. A mógł być. Ty świnio! Wrzucałem niestampowych, głównie fantazy. Głównie takich, którzy mi się nie spodobają. Jestem nie! 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 Przyjmam nadzieję. Dobra. Marysia, ja jako kobieta mam pierwszeństwo. Kochanie, z maszyny losującej wylosuj trzy karteczki. Uno, due, true. Dobra. No tak, moje złośliwości masz tutaj. A, Nel z pustyni i w puszczy. Mamy Narcyza Malfoy, matka Draco Malfoya. Wszystko sama pisałaś. A nie, to ja pisałem kwotę. Z imienia wiatru. Którą z tych postaci byś poślubiła, kochanie? Wiesz co? Narcyzę. Jest bogata. Naprawdę. Tylko ty jesteś okropna, jest to mu ślub mam wziąć. Dobrze, niech będzie. Narcyza jest bogata. Jest to jakiś powód. Teraz tak, kogo byś pocałowała, a kogo zrzuciła z klifu? Nel pocałowałabyś, czy zrzuciła z klifu, czy kwotę pocałowałabyś, czy zrzuciła... Kwota nie jest zły, nie wiem dlaczego uważasz, że jest zły. Nie lubi, Marysia nie lubi. Ma fatalny gust do kobiet. No ma, no zatem, ale... To jest facet, którego ale to ty decydujesz. To jest typ faceta, którego możesz się spodziewać, że zostaniesz go po iluś latach w związku, czy tam małżeństwa w łóżku z innym facetem. Nie wiem dlaczego, ale mam takie dziwne przekonanie. No to więc akurat... ja kwotę zrzucam z klifu i pozostanę chociaż... Wtorej jestem heteroseksualna, tak? Nel, witaj. Jesteś heteroseksualna, dlatego będziesz się całować z 10-letnią dziewczynką. Ej, mogę w policzek. Proszę, losuj dobrze. Swoje. Mam trzech karteczków. Mamy 10 rund takich, czyli każdy z nas po 5. Dawaj. Dwa. Stampowe. No i co z tego? Ale to ty pisałaś to. No. To jest ten jeden, co ty napisałaś. Dobrze. A, czyli były dwa.
Mówiłem! Oj, dobrze, wiem, mamy lekko na produkcję większość facetów. Mandragora, to ja pisałem. Mandragora z... Kreta będziesz całował. Z lasu Dankton. Ja mam tylko gorzej. I mam ostatnie... Mi rączek brakuje. A to też ja pisałem. Milwa. Milwa. I teraz tak. Czy lepiej z kobietą się ożenić, czy ją całować? To jest pytanie. Jest bogaty. To jest, to, dobrze, to, to jest ten. Ja z Edwardem się ożenię, bo jest bogaty. Z Milwą się będę całował, bo ten, a Kreta zrzucimy z urwiska. No kiedy niedobry jesteś? Czemu Kreta z urwiska? Bo jest psychopatą. Życie jest ciekawsze. Z psychopatą. Nigdy nie wiesz, co dlatego wybrałem Edwarda. No. Dobra, dalej. Nie będę musiał korzystać z lampki nocnej. Dwa. To były dwa. Tak, jeszcze jedno. Może zauważycie, my mamy pięknie i butne ten. Serduszka! Kitiara! Dragonlance. No to fajne, bo ja coś ten. Ła, widzisz, widzisz, do pary dobrałem. Raistlin Majere, czyli brat Kitiary. Seriously? I Forrest Gump. Seriously? Seriously? O Boże. Forrest Gump, Kitiara czy Raistlin? Z kim się żenisz, kogo ten? Mogę zostać panią Majeranek, nie ma problemu. Lubię Raistlina. Dlatego, że szybko umrze i... Nie, ale fajnie i odziedziczy cały majątek. Fajny, fajny jest wątek romantyczny pomiędzy Raistlinem a tą kapłanką. A, w tej, w tym drugim. Tak. W próbie tak. Bliźniaków. Znaczy, on ją strasznie oszukał, zdradził i zrobił jej krzywdę ogólnie rzecz ujmując, ale fajnie było to opisane i uznaję go. Nie, no jakby się cofała z Forrestem Gumpem, tak jakby się cofała z czterolatkiem z gubem w dziobie. Nie, Boże, nie. Ale jesteś okropna jesteś. Ja go zrzucę z klifu, świat to przeżyje. Całować... Kitiara jest seksowna, nosi zbroję, ma smoka, czego chcieć więcej? No tak, metalowe bikini plus 20 do obrony. Ma smoka. A tak, Kitiara ma smoka. I długi miecz. Losuj. Niszczysz mi psychikę, kobieto. Nie wiem dlaczego. Teraz ja losuję w ogóle, tak? Uwaga, mam... I znowu facet! Ilu tych facetów tam rzuciłaś? Miałaś kobiety tam rzucać? Dwóch. Jak się jesteś pewna, że dwóch? Tak mi się zdaje. Tak mi się... Cztery z niezgodnej. Super, bardzo się cieszę. Jeanna L. Czyli Marysia ogólnie leci w pedofilię. Dlaczego? Ona była dorosła później. A w następnych częściach jeszcze była tak stara, żebyś na pewno jej nie zrozumiał. No to od pedofilii to do geriatrii. To którą mam w ogóle w pedofilię? Geriatria. Co to będziesz z dupę pod tyle brał? I Dorotea też z czarnych kamieni. Dało radę. No i jaki jest twój wybór? Z kim bierzesz ślub? Kogo całujesz? O mój Boże. I ten romantyczny cztery. Przestań! No nie mam pojęcia, co mam zrobić z tym fantem. Będziecie skakać na trampolinie. Dobra, Jeanne L na pewno jest najlepszym wyborem ze wszystkiego. Na co? Właśnie nie wiem. Naprawdę chcesz nią brać ślub? To wezmę ślub z Doroteą i zostanę władcą wszechświata. Dorotea zginęła marnie, o którym etapie mówimy? O tym, gdzie ja ją zabijam i zostaję władcą wszechświata. Po ślubie. Nie, to... A, potem się całuje z... Że... A potem się całuje z Jeanna L, bo ja zdradziłem Doroteę, bo byłem jej mężem. Całuję się z Jeanna L. No. Ja zdradziłem Doroteę, bo byłem jej mężem. Byłem mężem Dorotei, tak? I zdradziłem ją i się sprzymierzyłem z jej wrogiem, Jeanna L. I się mu całowaliśmy. Całowaliśmy się. Władza nad światem nadal należy do Jeanna L. Nie, bo pokonuję ją cztery i zrzucam go z klifu, więc jestem władcą wszechświata. Dziękuję. To było dziwne. I love it. Teraz ty wybierasz. Raz. Nie, tamto ci nie podobało, tamto było złe, tam było jakieś felertne. Dobrze to napisałem? Dimon. Też z czarnych kamieni. Wszystko z czarnych kamieni. O poszło. Boże! Nic nie wiesz, Jon Snow.
Jestem za mało ruda dla niego. O. I win. Win Venturę. Dobrze, dobrze, dobrze. Jon Snow spada z klifu. Roztrzaskuje się na małe części, a ja mam jego psa. Dostaję jego psa, bo numer, ktoś się musi mnie zaopiekować jego psa. Ale ty zrzuciłaś go z klifu. Nie, nie, żeby wszystko było jasne. Ja naprawdę. Gdzie jest nasz pies? Faza! W domku śpi. Chodź! Faza! Do mnie! Pies śpi w domku! Chodź! A Jon Snow już leci z tego klifu z pół godziny! No i dobrze, nie leci. Zobaczcie, to jest mój pies. Jest taki malutki, malutki, maciupki. Ten, kocham Fazę i tak dalej, ale przydałby ci się taki biały przyjaciel, który by cię obronił. Chodź tu bliżej, bo o, uciekłaś od mikrofonu, uciekłaś od wszystkiego jak zwykle. I teraz Fazetek. Czy jak się z kimś żenię, to znaczy, że z nim całuję się i sypiam? Bo jeżeli tak, to Demon, kocham cię. Jesteśmy parą. Nie podoba mi się ten tak, coraz mniej mi się podoba. A z Win się mogę całować, w sumie szybko umarła. Damy radę. Jak szybko? Przez trzy tomy zdychała. Całuję się z samymi kobietami. No, to prawda. Masz normalnego jakąś... faceta to podnieca. Może. Ja Kitiara skóry. Futronorek. Ogień w kominku. Słyszeliście ten dowcip, co robią norki, żeby mieć młode? To samo, co młode, żeby mieć norki, badumcy. To było durne. To było śmieszne. O, mam jeszcze jeden dowcip. Ale nie powiem go teraz, bo powiem wam go na live, więc bądźcie na live. Serio? Który dowcip? Nie powiem go teraz. Dobrze, ja mam tak. Brienne, startu. No może i nie jest najładniejsza, ale zawsze ja lubię jego ale postać. Ale liczy się charakter. I ta zbroja, która mnie widziała, bo... Dobra, ty... Wiesz, ona nie miała cycku. Ale miała zbroję. Geralt! Super. Samych facetów wylosuję. Dlatego, Brienne nie jest facetem. I Denna, no! Proszę tak. A ty wrzuciłaś tam jakąś... Powiedziałaś mi, wrzucaj fajnych facetów, a wrzuciłaś same Denne. Dajesz. Z Geraltem nie byłoby przyszłości. No, wiecznie nie byłoby go w domu. Na Denne nie chcę patrzeć. Więc podejrzewam, że najprędzej całowałbym się z Geraltem. I jego broda, żeby jego broda miziała mnie tutaj. Ten. Nie miał brody. Nigdy się nie ogolił. Widziałeś kiedyś ogolonego Wiedźmina? O jemu nie urósł nawet jeden włosek. W sensie, że na twarzy, tam gdzie powinna być broda. Żebrowskiemu urósł. Dobra, nie ważne. Uważasz, że Żebrowski był Geraltem? Nie no, i to, aparacyjnie. A z Brienne bierzesz ślub? A z Brienne wezmę ślub i będę władcą tartu. Generalnie ślub oznacza bycie mówisz władcą czegoś. Mówisz o tej maciupeńkiej wysepce? Smaragdowej! Ale maciupeńkiej, na której ale nie masz smaragdów. Ale... Masz smaragdowe morze. No The wiem, end. Ale... The end, kolor morza! Ma! Nie będę się całował z Denną. Nie będę, Denna jest Denna. Nie będę się z nią całował. To nie całuj! Wolę dostać jakiegoś parszywca po... Szalan. Triss Merigold. Sobie wybrał najładniejsze. No tak, ty generalnie bierzesz te fajne kobitki. Simon, Szara Straż... Simon jest moim mężem. To już tak na dzień dobry. Simon jest super. Simon jest super, Simon jest fajny. To prawda mało zdeklarowany, ale powiedzmy, że ja bym była bardziej... Chciałam powiedzieć zdeterminowana, ale na końcu języka miałam zdesperowana. A nie martwi cię rodzina? Jestem otwarta na nowe rozwiązania. No, potem ja nie chcę mieć dzieci, nie lubię dzieci, nie podobają mi się dzieci, w związku z tym on już ma dziecko. No. No, więc no, nie lubię dzieci, a on już ma dziecko, więc jest nie. Nie, nie ma mnie w 9-miesięcznej ciąży, tak? Nie wiadomo, ile wilkołaki mają ciąży, więc może dłużej. Dobrze, to może być i dłuższe. Chodzi o to, że no, dobra, już dobra, jest, dobra. Wystarczy tylko odchować, wysyłając do internetu w Szwajcarii. Na pewno. Dobra, i tak. No i kogo zrzucisz z klifu? Triss Merigold, bo jest wredną suką, dziwką, która sypia z każdym. Jezu, jak tak możesz mówić? Ale ona pieprzy się ze wszystkim, co się rusza. Jak? Trzeba być trochę szacunku. Każdy w tej książce. Wybierać kogoś z określonym portfelem. Jak każdy...
Wiedziałam. A Sharon będziemy się książce. Całować, bo mnie narysuje, tak jak te francuskie kobiety. Draw me like you draw one of your French girls. Titanic. Dawaj. Boże, ile tego jeszcze jest? To są trzy? Nie wiem. Nie, chyba. Trzy. Dobrze. Dajesz. Arwena. Nie, to są same takie drętwe babki. Ej się falanol. Ej się falanol, powiedziałam ja. Król Bóg, to był świetny. Dlaczego ty tego nie wyrysowałaś? Król Bóg. Nie ma języka, nie ma... Oralu nie będzie. Pod koniec już miał język. Spoiler alert! A no tak. I Dalinar, widzisz, fajne ci wybierałem. Ja same fajne ci wybierałem. Nie, ja oddaj mi Dalinara. Nie, męża się nie zabiera! Słuchaj, dobrze. To jest tak, żeby jeszcze być dla ciebie bardziej złośliwym, bo ty mi same złe wybierasz, to jest tak. Z królem Bogiem wezmę ślub, z oczywistych powodów władzy. Boże, to naprawdę... Z Arweną będę się całował, z oczywistych powodów cycków. Nie, on nie skacze, nie. A Dalinar leci ze skały. Arwena, spierdala. Zemsta. A Dalinar jest moim mężem. Nie, poleciał ze skały. Mój mąż. Leży. Mój leży mąż. I nie żyje. Mój mąż ma większe wojsko od twojego. Ale poleciał. Spierdoli. To strzaskane równiny, te sprawy poleciał. Fiu, nie ma. Przeżył. Nie przeżył. I jest bardziej wykurwisty. Dobra, i uno, dos, tres. Ostatnia runda. Ostatnie dwie rundy w sensie. No w sensie moja ostatnia runda, twoje się nie liczą. Żuczek! Widzisz, same fajne ci wybierałem. Gimli? No prawie same fajne ci wybierałem. Słuchaj, to, że ty lubisz, jak ciebie coś szorstko drapie po twarzy, bo ewidentnie musisz lubić, patrząc na to, jak często się golisz. Jestem prawie ogolony dzisiaj. W sensie, że goliłem się przez wczoraj. A ja prawie mam ochotę na seks. Dociera do ciebie różnica? Dziękuję. Tych rzeczy nie powinno I mamy być mamy jeszcze Sansę. Proszę. Sansa. Sanso. Wszyscy wiemy, jak się skończy nasza znajomość. Same złe wybierałaś postaci. Zobacz, Sansa. Ptaszek. Rzuciła się z powrotem. Bo Sansa wraca jak bumerang. To znaczy, że z Gimlim się całujesz? No i to jest problem. Czy z Żuczkiem się całujesz? Czy krasnoludy nie spędzają w większości roku poza domem? Nie. Goddammit, dobrze. Żuczek jest moim mężem. I leci. Razem z Dalinarem. A Żuczek w zasadzie Daimonem. Powinien lecieć. Aha. I Narcyzą, która nam zapewnia byt i dobrobyt. Ajaj, Gimli. Jak to się mówi, flaga na twarz. Jest ojczyzny, nie? No to. Jezu, ale to... Ale Gimli ma kochanka Legolasa, z którym ja mogę sypiać. To jest kanał przyjazny dzieciom. To jest kanał przyjazny dzieciom. Tutaj nie całujesz się z nim, a nie od razu idzie z nim do łóżka. Dobrze, dobrze, poczekaj. Kanał przyjazny dzieciom. Więc tak. Sansa... Miła rozrywka rodzinna. Nie. Sansa wybrała się na długi spacer i poszła kupić papierosy. Po prostu nie wróci. I tata nie poszedł po papierosy. A Gimli będzie mnie trzymał za kolano. Za kolano. Albo łokieć. Ale tylko na prędzej sięgnie. Dobra, masz. Trzy ostatnie twoje. Ja chyba wiem, kogo masz. Ostatnie trzy moje. Bo tam same są same twoje są, tak? Nie. Joffrey jest. Aha! Joffrey! A ty mówisz, że mi dobre wymyślałeś? Żuczek! I jak to napisałeś? Beatrycze? Beratrion. Nie wiem. Beratrion, no co ma. Jak można z taką. Tam są trzy błędy. Sama jesteś jak błąd. Można w jednym nazwisku? O Boże, Ciri! Haha! Całą pedofilię mi się dostaje. Dumbledore. Same kobiety! Same kobiety, kochanie! Same! Wszystkie wybrałaś Snape. Kobiety fajne. Snape, Severus, Snape, Dumbledore! Jezus się Maryja. Jezus się Maryja. Dobrze, to ja pozostanę przy swoim stałym schemacie. Nie, wszystko! Stań! Raz, zobierz tak, jak ci pokaże serce. Serce na te trzy postaci nic mi nie każe. Dajesz! Zgodnie z tym,
Hogwart będzie mój. Jezu, serio! Będziemy... On już spadł! Daj mu spać dalej! No to bardzo dobrze. A z Jeffreyem będziesz się całował? Nie, nie. Tak! Nie. Ale... Siri się całujemy, ale... Nie, Siri się całujemy, ale... Nie! Ale w zasadzie... Będziesz się całował z Falką? Możesz w zasadzie... Tak. Wiesz, ona by ci wyrwała język i wybiła zęby. Nie, bo ja jestem męski. A ona lubiła kobiety, ale to mniejsze. Potrzeba zapewniania tego i to jeszcze publicznie przed kamerą świadczy o pewnych... To jest kompleksach. Kanał rodzinna rozrywka dla całej rodziny, a nie kompleksy, kutasy wszędzie fruwają, no. Ja ani razu tu nie powiedziałam słowa kutas. Ja powiedziałem. To, no i? I o a czym powiedziałaś doświadczy? Oral. Oral to jest inaczej... Mówię... Pasta do zębów. Nie. Mówienie. Ała. Po angielsku. Nie? Nie. No. No dobra. No i co? Więc jak nie masz języka, to nie mówisz, to chyba logiczne. No co? Okej. Okay. W zasadzie nie wiem, dlaczego wybrałem Hogwart, a nie ten. A nie co? A nie... Zjednoczone Królestwa. No, Królestw. Bo nie chciałeś się z nim całować. A dziwo, Dumbledore jest mniejszym złem w porównaniu z Jeffreyem. Tam... Boże, będziesz brał ślub z Dumbledore. Tak. Fu! Tak. Fu. I będą takie różdżki, tam będą ten... I będę miał taką ładną suknię białą. W tęczę chyba, w tęczę. W tęczę. No. I będą smoki nam będą niosły obrączki. Dostaniesz skarpetki, no jak Boga kocham. Pierwsza ale rocznica potem i parę skarpetek. O dziedziczech? Nie, cholera. Wyobrażasz sobie te zdjęcia z filmu. On nie jest właścicielem Hogwartu. Nie. Co ja zrobiłem? Sprzedałeś się za kupę kamieni. Co mam ci powiedzieć? W ogóle mam wrażenie, że my w tym tagu jesteśmy dosyć materialistyczni. Nie. Nie, ja szłam za głosem serca. Zwłaszcza z narcyzą. O Jezu, a jaki ja miałam wybór? Ja miałem wybór? Ale Damon. Ile związków małżeńskich wziąłbyś na serio pod uwagę? Z tych, które sobie wybrałeś. Żadnego! No to prawda. Bo no, usłyszałeś, ale... jak raz ja mówię, że ma pieniądze i tyle. A ja wziąłam jedną narcyzę, która zapewnia byt, dobrobyt i tak dalej. A potem brałam już takie Damona. Bo mi wybierałaś wszystko, co najlepsze. Damona i Damona. Simona. Ale Simona też, ale Damon. No dobra, to chyba koniec jest. Dalinar leży martwy, więc musimy skończyć. Mający 6000 lat. Na to, żeby swoje doświadczenie podbudował. Doświadczenie w radzeniu sobie z kobietami i ich obiekcjami. No co mam ci powiedzieć? Włożko. Ja nie robiłam takiej... Włożko. Tak wygląda. Wiesz, kto tak wygląda? Nie wiem, kto tak wygląda. Ten ze Smurfów. Ten zły. Gargamel. O właśnie! Robiłeś tak jak Gargamel. Mhm. Wiedziałam, że na gija. Ale w głowie miałam Gimli. Wszystko przez to całowanie się z nim. O mój Boże. Już nigdy Gimli nie wyjdzie ci z głowy. Dobra, polecieliśmy tutaj podstawową i bardzo zabawną grą. Ja się dobrze bawiłem, ty się dobrze bawiłaś? Mogę już pójść do wanny. Nienawidzę cię. Nie, uwielbiam z tobą spędzać czas. Mogłabym się tak przykleić i się... Ała! Jezu! Nawet się przytulić nie można, żeby nie było. Ała, ała, ała! Miesiąsko, ludzie... Przenieś mnie nad tą kałużą. Kocham cię. Ludzie siedzą i czekają i chcą, żebyśmy już skończyli. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się już podobało. Żałujecie, co? Że włączyliście ten filmik. Jezu, kochanie. Dziękujemy za oglądanie. Przestań. Pamiętajcie o tym, żeby zalajkować, subskrybować kanał i udostępnić ten filmik. I tagujemy Paulinę Piziorską, ponieważ będziemy ją teraz tagować we wszystkim. Bo taką mówię ja. Ta-dam! Poza tym Ani to zatagowała wszystkich, więc... coś jeszcze miałem kto powiedzieć? Ogląda, kto ogląda, niech i tak się czuje otagowane. Jak tak, macie, kto ogląda, niech i tak róbcie, się czuje otagowane. Zabawa jest śmieszna. Najlepiej no wybierajcie różne płcie. Nie wybierajcie różne płcie. Dlaczego płci? Nie? Ciekawsze.
Ale żenujące, bo później w internecie przyznajesz się przed tym, że całowałbyś się z Geraltem na przykład. To był twój wybór. Tak czy inaczej, pamiętajcie o tym, że cały czas trwa konkurs i możecie wysłać swoje prace na maila gerdmarfmaupa@gmail.com. Żeby te krwawe, nieprzyjazne dzieciom obrazki zniknęły z waszych oczu. Dokładnie. I pojawiło się więcej link serduszek. Do filmiku o konkursie powinien być w podpisie, jak nie ma, to znajdziecie na kanale. Ten, kto stworzy tęczowe tło, będzie moim bohaterem. Zabije. Tak, tęczowe. Zabije. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, na fanpage'u, pamiętajcie o tym, żeby zalajkować fanpage, na fanpage'u cały czas jest ankieta, bo w niedzielę mamy stream z grą, tylko ciągle nie wiemy z jaką grą, ponieważ przestań marudzić, ponieważ aż 3 gry remisują i to jest problem. To jest problem, więc głosujcie. Chyba powiedzieliśmy wszystko, prawda? Tak, czemu podnosić dwa palce, jeden ołówek? Dwa palce, jeden ołówek, bo to taka... To jest nowy tak, dwa palce, jeden ołówek. Dobra, skończmy. Dzięki bardzo za oglądanie. Siedzieliśmy dzisiaj z nami 26 minut. Kto wytrzymał, niech się zgłosi w komentarzu. Dobra, nic. Dzięki. Pa! Pa! Cieszymy się, hej! Cześć!